Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. No i tak, rozmawiamy z Panem kolejny program na temat odnowy w Duchu Świętym i ruchu Światło-Życie, bo Pan tam od lat 80. był w środku i był liderem i liderem liderów, znaczy mówię o odnowie w Duchu Świętym. I tak, gdyby ktoś chciał sięgnąć do tych poprzednich programów, to jest specjalna playlista rozmowy z Jackiem Schmidtem. No i dzisiaj chciałbym porozmawiać, taki zaskakujący temat, odnowa w Duchu Świętym, a polityka. Ja wiedziałem, że pani Gronkiewicz-Waltz wyszła z odnowy w Duchu Świętym. Wiedziałem, że odnowa od początku no bardzo mocno ją wspierała w jej karierze politycznej. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to się przełożyło na przenikanie i formowanie Platformy Obywatelskiej przez ten ruch. I no pan mi tutaj otworzył oczy na to, ale i tak wiem, nic nie wiem, więc proszę o wprowadzenie głębsze. Prowadzenie głębsze można zacząć jakby na dwa sposoby. Od kolei losów Hanny Gronkiewicz-Waltz, albo też od takiej perspektywy wpływu pastorów i proroków protestanckich z nurtu ruchu wstawienniczego, takiej duchowości ewangelikalnej związanej z trzecią falą i z tym środowiskiem. Bo same koleje losów Hanny Gronkiewicz-Waltz są następujące. Otóż ona trafiła do odnowy w Duchu Świętym warszawskiej na początku lat 80., kiedy studiowała prawo, bodajże administracyjne, i znalazła się w tym środowisku, gdzie takim liderem tej rzeczywistości w Warszawie był ksiądz Andrzej Grefkowicz, jeden z pierwszych kapłanów charyzmatyków w Polsce. Teraz egzorcysta zdaje się. No już on jest na Znał emeryturze, się. nadal jest rezydentem w Magdalence, gdzie przez lata był proboszczem tej parafii magdalenkowej. Tam też stworzył ośrodek taki formacyjny dla animatorów ruchu Światło Życie, ruchu odnowy w Duchu Świętym, i przez kilka lat był egzorcystą, czy przez dłuższy czas. A w początkach życia charyzmatycznego Hanny Gronkiewicz-Waltz był też jej spowiednikiem. No ale Hanna Gronkiewicz-Waltz właściwie była takim członkiem wspólnoty warszawskiej, związany z księdzem Grefkowiczem. I zmiany w jej życiu zaczęły się w latach 90. i są związane z jej przyjaciółką, taką też prawniczką, a bodajże sądu pracy, Danutą Łaciak, która też była we wspólnocie charyzmatycznej. I na początku lat 90. tam pojawił się też taki, to jest opisane w artykułach bodajże, no nie powiem teraz, ale to mniejsza z tym, ja to opisuję w książce, tej Szok charyzmatyczny. Było takie proroctwo, że ty nie jesteś taki ksiądz. Bodajże Mascarenhas, bardzo znany charyzmatyk, prorokował, Nie Polak. nie Polak, ale on przyjeżdżał często do Polski w tamtym czasie. Ty nie jesteś już Hanna, ty jesteś Józef. I to miało być nawiązanie do starotestamentalnego Józefa, który stał się takim nadzorcą dóbr faraona. I to była taka podstawa do tego, że pani Hanna weszła w działanie społeczne, takie polityczno-społeczne na początku lat 90. I wtedy ona sama mówiła, że słucha Ducha Świętego, że rozeznaje za pomocą właśnie modlitwy charyzmatycznej swoje postępowanie, swoje kroki kolejne.
No i po prostu stała się taką działaczką pod wpływem tych rozeznań, działaczką społeczno-polityczną pod wpływem tych rozeznań. Na początku lat 90. była taka inicjatywa po tych przemianach gospodarczych, żeby gromadzić młodych działaczy, takich chrześcijańskich, katolickich, młodych liderów na liderów życia społecznego w Polsce. No i na przykład jezuici w Gdyni organizowali takie sesje Chrześcijanin liderem. Tam Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła właśnie o tym, jakie znaczenie mają tacy liderzy w życiu nowo odrodzonej III Rzeczypospolitej. Ja też dostałem zaproszenie na tą sesję. Jej poglądy wtedy, te w wymiarze społeczno-politycznym, to były dość bliskie temu, co dzisiaj głoszą liderzy Konfederacji, tak orientacyjnie. Miała takie podejście wolnorynkowo, wolnościowe, libertariańskie, o zacięciu konserwatywnym, takim chrześcijańskim. No ale w tym środowisku Danuta Łaciak jako charyzmatyczka wtedy też się otworzyła na to doświadczenie mocy, które sprawiło, że w krótkim czasie odeszła z kościoła, została panią pastor w zborze zielonoświątkowym. I ja tutaj no, nie ma czasu, żeby wchodzić w szczegóły, tylko opisuję pewne takie decyzje strategiczne. Jak Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o startowaniu w wyborach prezydenckich, to był bodajże rok 93 albo 94, to wtedy też dostałem zaproszenie od Danuty Łaciak do takiego zespołu wspierającego Hannę Gronkiewicz-Waltz w tej kampanii. Prowadziłem jej spotkanie wyborcze w Podhalu, na Podhalu, w domu Podhalan. Potem z nią rozmawiałem w cztery oczy. Ona bardzo zachęcała mnie w czasie takiego obiadu do tego, abym się zaangażował. No ale nie uczyniłem tego i wtedy głównym powodem to było to, że zobaczyłem człowieka bardzo skupionego na sobie. Jakby musiałbym jej służyć, zacząć jej jakby być w tym zespole. Tam różne były takie perspektywy i tak dalej. Te wybory okazały się klapą, no ale ona wtedy zaczęła. Ale przepraszam, ona tak zwodziła ludzi, że mój profesor, profesor Gogacz, znaczy stwierdził, że no nie można już mieć zaufania do Wałęsy i że trzeba poprzeć Gronkiewicz-Waltz jako prawdziwą katoliczkę. I pamiętam wiele osób mnie, bo ja wtedy byłem bliskim współpracownikiem profesora Gogacza, że wiele osób do mnie trafiało i mówiło, no niech pan coś powie profesorowi, bo przecież no on robi teraz złą robotę, nie? Więc, No a on tak. wierzył, że Gronkiewicz-Waltz będzie taką prawdziwą katoliczką prezydencką. Tak się prezentowała, natomiast no już wtedy była na pograniczu Kościoła katolickiego i wejścia, tak to się określa w tym nurcie, pod autorytet pastora Bogdana Olechnowicza, który jest pastorem takiego zboru wstawienników w Gorzowie Wielkopolskim. Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała wstęp do jednej z jego książek. Bardzo często tam jeździła i za przyczyną Lucyny, nie Danuty, przepraszam, Lucyny Łaciak, zaczęła rozeznawać różne te decyzje w oparciu o rozeznania pastora Olechnowicza. To jest druga połowa lat 90. No i wtedy została szefem banku tego EBOR, tak, Europejski Bank Rozwoju, Tak, tak, tak. jakoś Nie, tak, nie, taka nie, nazwa. tak. Wyjechała, wróciła w latach 2000, 2003-2004. Nie była wtedy członkiem Platformy Obywatelskiej. Pod wpływem rozeznań i Platforma Obywatelska nie miała wtedy jakby takich konkretnych relacji z tym środowiskiem
pastorów ruchu wstawienników. I na początku lat 2000 właśnie postanowiła się zapisać do Platformy i to było przed wyborami 2005 roku. Wtedy była mowa o popisie, czyli o tym, że należy stworzyć szeroką prawicową koalicję Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Tak, wszystko już tam miało być dogadane i tak dalej. I przy czym relacje były takie oczekiwania, że to raczej Platforma wygra i Donald Tusk będzie premierem. No ale stało się inaczej. I tu postawmy taką pauzę. I teraz trochę o ruchu wstawienników, bo to jest istotne teraz. Otóż w środowisku amerykańskim podstawową duchowością taką protestancką, podstawowymi kościołami są takie zbory, środowiska baptystyczne, metodystyczne, ewangelikalne, które mają duchowość ewangelikalną, czyli będącą bardzo często w kontrze do klasycznego protestantyzmu, tego luterańsko-kalwińskiego. Klasyczny protestantyzm od tej strony, która mnie interesuje, jest antycharyzmatyczny, od czasu Marcina Lutra, który negował tego typu doświadczenia. I o ile Marcin Luter walczył z papiestwem i z katolikami, o tyle jeszcze bardziej zwalczał tych takich protestanckich charyzmatyków, anabaptystów, Tomasz Mincel i tak dalej. To jest opisane w tej książce Kościół Ducha, bo właściwie to jest historia tego ruchu charyzmatycznego, jego protestanckich korzeni. I teraz poprzez ciąg historycznych relacji u podłoża Stanów Zjednoczonych, takiej teologicznej, teokratycznej republiki, stoją Purytanie. Purytanizm, czyli taka czyste chrześcijaństwo, zrodziło się w kościele anglikańskim, dlatego że ci Purytanie przeciwstawiali się wątkom katolickim w anglikanizmie. Byli prześladowani, wyjechali, przepłynęli Atlantyk, założyli podwaliny pod Stany Zjednoczone. I teraz robiąc taki przeskok, prawie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych to są ewangelikanie. Czyli oni są z takich... Oprócz Kennedy'ego. Oprócz Kennedy'ego i teoretycznie oprócz Joe Bidena. Teoretycznie katolik. Tak. No ale ja tylko chcę naświetlić pewien rys, nie? I teraz ta duchowość ewangelikalna od połowy XIX wieku, ci pastorzy główni chcą mieć wpływ na politykę, na władzę, ponieważ to jest taka doktryna heretycka duchowej władzy, takiej terytorialnej. Współcześnie to się nazywa terytorialną walką duchową. I w zasadzie weszło do praktyki funkcjonowania poszczególnych prezydentów, że każdy z nich ma pastora takiego i proroków, którzy im rozeznają, prorokują raz na jakiś czas, mają takie narady. Człowiekiem, który doprowadził to do takiej poważnej funkcji, był taki ewangelista protestancki Billy Graham, który był przyjacielem poszczególnych prezydentów, a na przykład Donald Trump ma dwie takie znaczące postaci pastora, Kenneta Copelanda, który też jest prorokiem, i taką prorokinię Paulę White Cain. Tak w marginesie to warto sobie poszukać w internecie, na czym polegają te prorokowanie, bo na przykład prorokowali słynne proroctwa w kampanii przeciwko Joe Bidenowi, gdzie prorokowano zwycięstwo Trumpa. I stąd się te rozeznania, stąd wyniknęło, że
Trump nie został prezydentem, dlatego że sataniści sfałszowali wybory. Tak to jest w tym środowisku, abstrahując od tego, czy te fałszerstwa faktycznie miały miejsce. No i teraz ci ewangelikalni prorocy w tym nurcie wstawienników w ramach swojej doktryny, jak już dostali taką przestrzeń w Polsce do wpływu na kogoś takiego znaczącego jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, to zapragnęli mieć też wpływ na Platformę Obywatelską. I w momencie, kiedy Donald Tusk przegrał wybory, to w noc po ogłoszeniu wyników, on był według świadectw zdruzgotany. Siedział sam w tej sali, już wszyscy tam opuścili. To mówimy o miejsce roku 2005. Tak. I jedyną osobą, która wyciągnęła do niego pomocną dłoń, była Hanna Gronkiewicz-Waltz. I zaproponowała mu właśnie wejście pod taki autorytet rozeznający, wspierający pastora Olechnowicza, który sam o tym pisze, mówi, naucza w tamtym czasie, nauczał. I teraz. Znaczy o Tusku. Tak, i teraz następuje taka sekwencja takich zdarzeń, które mają duży wpływ na pewne decyzje liderów Platformy. A mianowicie to właśnie z tego źródła, od pastora Olechnowicza poprzez Hannę Gronkiewicz-Waltz, przyszły takie rozeznania torpedujące porozumienie między Platformą a PiS-em. I tam już jakby tak twierdzą obserwatorzy, że wszystko było dogadane i w zasadzie pokłócili się, rozeszli się w oparciu o różne opcje stanowisk ministerialnych, wiceministerialnych, ten podział łupów i tak dalej. No ale w to takie decydujące spotkanie, które zresztą było w budynkach kurii warszawskiej gdzieś, w tej sali, to była gorąca linia pomiędzy liderami Platformy Donaldem Tuskiem a Olechnowiczem i takie ostatnie zdanie, tam cytuję to, Hanna Gronkiewicz pyta, no to wchodzimy w tą koalicję czy nie? Nie, i odpowiedź Olechnowicza, absolutnie nie wchodzimy, torpedujemy to, nie? I co więcej, to właśnie z tego źródła, takiego duchowego rozeznania, wynikły pierwsze bardzo negatywne rozeznania na temat braci Kaczyńskich i PiS-u, a mianowicie według tych proroczych wizji Donald Tusk miał być takim królem Dawidem dla Polski, takim nową nadzieją na królestwo prawdziwie duchowe, takie odnowione, przebudzeniowe, a Kaczyński miał być królem Saulem, którego należy zlikwidować, czy ograniczyć jego wpływ. I w momencie katastrofy smoleńskiej, bo ten wpływ tych pastorów, stawienników trwał właśnie, takie apogeum to było po Smoleńsku. Pastor Olechnowicz mówił o tym, nauczał, że katastrofa smoleńska to jest kara Boża, to jest taki palec Boga, który strącił tych ludzi. Nie? I, no i teraz nastanie czas odnowy takiej przebudzeniowej. To się też wiąże z tym, że Kościół katolicki był postrzegany jako ta stara religia, to już o tym kiedyś tam wspominałem u Pana, a ten takie przebudzenie duchowe w wymiarze politycznym związane z liderami Platformy, to właśnie nastąpi po Smoleńsku. No i wtedy jednym z takich liderów Platformy, który się bardzo zaangażował, był pierwszy czarnoskóry poseł w parlamencie polskim. Pamięta pan, jak się nazywał? W tej chwili nie, ale pamiętam John Godson, czyli Jan Boży Syn. Takie przybrał nazwisko, bo on pochodził z Nigerii, pojawił się w Polsce na początku lat 90. i wtedy nazywał się John Onay Kwere bodajże. I był takim prorokiem w ruchu stawienników,
Tam cytuję jego wśród innych proroków w tej książce Szok charyzmatyczny. Wizja kościoła polskiego w latach 90. właśnie okiem tych proroków. To jest lektura wstrząsająca. I kto go zrobił posłem? No on jakby na bazie tych takich powiązań pomiędzy pastorami a liderami platformy wszedł w działalność społeczną, taką pozytywną, bo został chyba radnym w Łodzi, takim promującym obronę życia poczętego i takim konserwatystą, takim bardzo miłym, lubianym, taki uśmiechnięty nasz Murzyn w Sejmie, prawda? No i trafił do Sejmu. Potem się wycofał, kiedy okazało się, że Donald Tusk, mówiąc kolokwialnie, wyrolował wszystkich, zwłaszcza swoich zwolenników i poszedł na biurokratyczny urząd tak zwanego Króla Europy. I po prostu zostawił tą rzeczywistość i jakby z tego nurtu przebudzeniowego w wymiarze politycznym nic nie wyszło. No ale ta rzeczywistość jest kontynuowana, może nie w takim wymiarze. Znaczy w Platformie Obywatelskiej. W Platformie Obywatelskiej, ponieważ na przykład, to jest jeden z przykładów, pani prezydent Gdańska, nie pamiętam teraz jej nazwiska. Też nie pamiętam. W 2019 roku, czyli w rocznicę okrągłą wybuchu II wojny światowej, zorganizowała takie obchody rocznicowe wybuchu tej wojny, które miały być pojednaniem pomiędzy Polakami a Niemcami w takiej atmosferze radosnej, co wtedy wzburzyło tą konserwatywną część opinii publicznej w Polsce. Natomiast organizatorem tego przedsięwzięcia była taka fundacja kierowana przez Edwarda Ćwierza, który to Ćwierz jest pastorem wolnego kościoła w Kielcach, kościoła Wieczernik, w zasadzie sekty. I na temat tejże sekty Wieczernik, która powstała w połowie lat 90., wtedy list pasterski wystosował do wiernych w swojej diecezji biskup ówczesny kielecki, nazywał się Ryczan, już nie żyje. I w tym liście pasterskim opisywał tą sektę i ostrzegał parafian przed uczestniczeniem w jakichkolwiek zgromadzeniach Wieczernika. Zresztą można znaleźć nawet w internecie świadectwa byłych członków Wieczernika o tym, jak destrukcyjne mają doświadczenie, takie manipulacji wpływu na życie i tak dalej. Natomiast dzisiaj, czyli w ostatnich latach, pastor Ćwierz wraca do współpracy z katolikami za przyczyną kardynała Grzegorza Rysia. A 2020. Ryś to oddzielny temat na oddzielny tak, program. Ale to tylko w tym, nie w kontekście kardynała, tylko w kontekście pastorów wolnych kościołów. Bodajże w 2022 roku w lutym była taka konferencja Już czas w Łodzi pod patronatem księdza, wtedy arcybiskupa jeszcze. I na tę konferencję zostali zaproszeni liderzy, pastorzy wolnych kościołów. Tam było kilkaset osób, 1/3 to byli pastorzy i członkowie takich zborów. I tam była też taka modlitwa pojednania, przeproszenia. Ja teraz nie będę opisywał tego, to jest w książce opisane dokładnie, ale powiem tylko jeden szczegół, który tam charakteryzuje. W której książce? Szok charyzmatyczny. Ponieważ na scenę główną został zaproszony pastor Ćwierz, kardynał, wtedy arcybiskup Ryś, obmył mu stopy i przeprosił go za wszystkie krzywdy, jakich doznał ze strony katolików. Czyli też ze strony biskupa Ryczana.
I jakby to środowisko takie charyzmatyczne, związane częściowo z liderami Platformy, ale tylko częściowo to są ci ludzie, którzy przyznają się do wiary. W Platformie jest ich niewielu, bo raczej to są agnostycy. Więc oni realizują tą wizję taką kościoła franciszkowego, charyzmatycznego, takiego ponad podziałami, w ramach takiej jedności z pastorami, ze zwolennikami charyzmatyzmu trzeciej fali. Tak to kolokwialnie ujmę. Więcej, bo to jest, tutaj mamy szereg takich powiązań pomiędzy wizją księdza Blachnickiego, pastorami wolnych zborów, tych wolnych kościołów charyzmatycznych w Polsce, papieżem Franciszkiem, który powołał taką służbę Charis, której zadaniem jest w świecie propagowanie po prostu tego nurtu. To w statucie, w najważniejszym punkcie tej służby Charis jest rozpowszechnianie doświadczenia chrztu w duchu. No, ostatnio Franciszek i jego ludzie bardzo dużo mówią o Duchu Świętym. Tak. Charyzmatycy są zachwyceni Franciszkiem, nie? Tu jest cały szereg na przykład zmian w funkcjonowaniu autorytetów Kościoła. Ale wróćmy do Platformy Obywatelskiej. To jak w tej chwili te wpływy protestantów wyglądają w Platformie, wpływy pastorów? No w tej chwili to wygląda tak, że ta fala takiej współpracy jakby tak się wyciszyła wraz z odejściem Donalda Tuska do struktur Unii Europejskiej. Ale teraz wrócił. Teraz wrócił, więc ciekawe, co się teraz będzie działo, jak teraz to będzie funkcjonować. Na razie nie ma jakby oznak takich, no bo ja monitoruję te rzeczy charyzmatyczne. Na marginesie jest coraz większy odjazd w tym nurcie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, może jest tak, że oni oceniają, że Polska jest coraz bardziej niechrześcijańska, więc już nie ma co na chrześcijańskim koniu jechać. To znaczy, liderzy ruchu charyzmatycznego dzisiaj, współcześnie w Polsce, są przekonani, że następuje takie przeformatowanie Kościoła i że te żniwa takie ewangelizacyjne dopiero nadejdą. Oni są pełni takiego entuzjastycznego wsparcia dla idei papieża Franciszka. Służba Charis była głównym organizatorem Światowych Dni Młodzieży, czyli to, co się działo na Światowych Dniach Młodzieży, to jest ta rzeczywistość tego nowego Kościoła, który nie ma ewangelizować, tylko ma, nie wiem, bawić się, promieniować radością i tak dalej. Czyli ta rzeczywistość określana mianem pentekostalizacji chrześcijaństwa, bo to jest ogólnoświatowy trend, rozwija się bardzo dynamicznie. W Europie najbardziej w Polsce, no ale w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej. Jak się ogląda te filmy, bo teraz wszyscy to filmują, to po prostu jest jazda na maksa. Na przykład skaczą po ołtarzach, nie? Albo no, gonią w kółko tam kościoła. To się nazywa jakiś tam taniec w duchu, machają flagami, no, po prostu ekstatyczne zachowania. Pastorzy czy tam księża wydzierają się, nie, albo się rapują w formie kazań i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, to jest szersza rzeczywistość rzeczywiście niż polityka, no ale w takich niektórych państwach środkowoamerykańskich, na przykład w Brazylii, charyzmatycy ówcześni, tacy pentekostalni, zaczynają dominować w kościele. Tam już jest mniejszość katolicka, a większość należy do tych wolnych zborów.
wróciłbym do Polski i do Platformy Obywatelskiej. Chciałem powiedzieć, jak ja pana zrozumiałem, a proszę powiedzieć, czy dobrze zrozumiałem. Znaczy, wyciągnąłem taki wniosek z tego, co pan mówił, że na początku XXI wieku mieliśmy jakby dwie partie centrowe, konserwatywne, PiS i Platforma Obywatelska. Te partie jakby chciały iść ręka w rękę, zaczęły tworzyć koalicje już w samorządach. Później miała być koalicja w Sejmie. Być może, żeby doszło do tej koalicji, gdyby Platforma miała trochę więcej głosów i wtedy no, siłą rzeczy kandydatem na premiera byłby Tusk i ten. Natomiast rozerwanie tych partii, spowodowanie, że zaczęły się nienawidzieć, że zaczęły występować przeciwko sobie, było spowodowane przez pastorów, którzy jakby wniknęli w środek Platformy Obywatelskiej za pośrednictwem Gronkiewicz-Waltz. I tutaj ja dokonuję takiej interpretacji, że ci pastorzy postrzegali PiS jako formację taką za bardzo katolicką, formację, którą trzeba wyeliminować, którą trzeba zwalczać, i nastawili Platformę Obywatelską jakby przeciwko PiSowi. Z PO zrobili no, taką jakąś religijną formację, która miała zbawić Polskę, tylko że no, to wszystko było charyzmatyczne, czyli ja bym tutaj taką postawił tezę, że przez tych pastorów protestanckich demony weszły w Platformę Obywatelską. Co pan do tego? Jak pan to skomentuje? No tak, to znaczy w tym wymiarze metapolitycznym dobrze pan opisał tą rzeczywistość. Przypominam tutaj na przykład takie hasła medialne: Kościół Toruński i Kościół Łagiewnicki. Kościół Toruński związany z PiS-em, Łagiewnicki z Platformą, liderami. Rekolekcje dla liderów Platformy w Łagiewnikach. I Specjalne były, tak. tak. No więc to był ten czas. I oczywiście ja nie przeceniam, że to był główny powód. To było takie tak zwana kropka nad i, takie pyknięcie duchowe, teologiczne, nadanie pewnego impulsu. No, Donald Tusk pewnie no, przyjmował te rozeznania, że jest nowym królem Tam był taki moment, przepraszam, Dawidem. wejdę w panu słowo, że Tusk nie miał ślubu katolickiego i nagle przed Tak, wyborami tak. gwałtownie, szybko wziął ślub Tak, no to katolicki. akurat były zagrania PR-owe tamtych doradców medialnych i tak dalej. Natomiast niewątpliwie tutaj główną postacią była Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona teraz jest na emeryturze, chociaż ostatnio tam zaczęła się też udzielać, wypowiadać publicznie. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Warto, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, obserwować te ruchy, te relacje pani, na przykład prezydent Gdańska, czy tam się coś będzie działo, bo tam były też inne, Dutkiewicz. Dutkiewicz, tak, inne historie. I no, jeżeli chodzi o tą relację PO-PiS-u, no to PiS coraz mocniej, to widać w ostatnich latach, w wymiarze metapolitycznym skleił się z lożą B'nai B'rith żydowską, nie? Czy taką o proweniencji masońskiej. A Platforma raczej z tymi też No, takimi. masonerią rytu francuskiego, Tak, jeżeli tutaj. tak. Tylko wie pan, prosiłbym o ustosunkowanie się do tych demonów, że wie pan, Platforma początku XXI wieku, to tam było dużo katolików. Oni współtworzyli między innymi rycerzy Kolumba, prawda? Później zostali usunięci, znaczy usunięci, no sami odeszli. Było tam parę posłanek, które takie sztandarowo katolickich. I teraz nagle ta platforma zaczęła się zmieniać, i to coraz bardziej w taki sposób, że zaczynała być nie tylko wroga Kościołowi, ale no zaczęła się zachowywać tak demonicznie. To ten ostatnie wezwania Tuska, że każdy kandydat na posła
przed najbliższymi wyborami ma się zadeklarować, że będzie za bezwzględnie za aborcją głosował. I no, można to zinterpretować w ten sposób, że takie czasy przyszły, takie polskie społeczeństwo, że dzięki temu Platforma zyska większe poparcie, ale tak jakby zrezygnowali w ogóle z jakiegoś elektoratu katolickiego. No ale pytanie, czy tutaj nie jest kwestia jakiejś ciemnej mocy? No na pewno ta rzeczywistość w każdym wymiarze, która jest przeciwko życiu, przeciwko Kościołowi katolickiemu, to tam muszą być ciemne siły, jakby z natury swojej. Tylko rzeczywistość jest taka, że one nie chcą być rozpoznane i chcą być ukryte, chcą wpływać jakby tak gdzieś zza kulis, popychając, raczej inspirując niż się ujawniając. No to tak myślę, że tak jest. No i nie, tutaj... zgoda, no to demony z reguły tak działają. No tak. Coś na koniec pan jeszcze powie? No, myślę, że w wymiarze politycznym jesteśmy jako naród, jako społeczeństwo w bardzo kiepskiej sytuacji. Pozostaje nam tylko ratunek w tej, która pokonała bolszewików w 1920 roku, która chce być królową, poczynając od objawienia tego w Wąwolnicy, tak? I w Gierszfałdzie i tak dalej. Trzeba po prostu przylgnąć do Matki Bożej całym sercem, całym umysłem. I ratunek jest w Niepokalanej, która jest królową naszego narodu. Chce być królową i to jest według mnie realna nadzieja, opoka. Moc, która płynie dla nas i musimy, bo nie ma innego wyjścia, przylgnąć całym sercem do jej niepokalanego serca. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję państwu.